Roztańczone, śpiewające i pełne sportowych emocji. Takie były tegoroczne Dni Tułowic. Zaczynamy ten drugi dzień biegami dzieci najmłodszych kategoriach, tak jak tutaj panowie widzicie. Za chwilę będą występy przedszkolaków, szkoły, ośrodka kultury, zespołów i tak później do samego wieczora. Zanim jednak na scenę wkroczyli artyści, swoją sprawność pokazali najmłodsi sportowcy, którzy tłumnie wzięli udział w drugim tułowickim biegu dzieci i młodzieży. Mieliśmy około 170 uczestników i powiem szczerze, że bo taka jest idea, że najpierw zbieramy zapisy w szkole i w przedszkolu. Gdyby rodzice zapisali wszystkich, którzy chcieli brać udział, to myślę, że byłoby jeszcze więcej. I choć w biegu rywalizowały dzieci, to zmagania były zacięte od startu do mety i każdy chciał dobiec na pierwszym miejscu. Wiele dzieci wystartowywało i myślałem, że już bym miał ostatnie miejsce, ale udało mi się. Chciałem wygrać po prostu. W tamtym roku nie biegłem, bo nogę miałam złamaną, a dzisiaj bym chciał pobiec. Po sportowych emocjach mieszkańcy mogli skosztować miejscowych specjałów przygotowanych przez koło wędkarskie z Tułowic. Od 3 lat mamy tutaj stoisko dla mieszkańców, tudzież odwiedzających cały teren tej imprezy. Mamy w ofercie darmowy, całkowicie darmowy poczęstunek dla wszystkich, którzy odwiedzą nasze stoisko. Są to ryby z gospodarstwa rybackiego, z lokalnej grupy rybackiej. Mamy tutaj dwa rodzaje karpia, jest to karp wędzony i karp smażony. Najmłodsi mieszkańcy gminy także mieli okazję zaprezentować się na scenie, a ich występy były zapowiedzią gwiazdy wieczoru, zespołu Piersi. Dziś atrakcjami są przede wszystkim, myślę, w tej chwili dzieci występujące na scenie. Przedszkolaki zawsze gromadzą bardzo dużą publiczność. Następnie kolejni, nieco starsi mieszkańcy naszej gminy, czyli dzieci z naszej szkoły podstawowej. Ja miałem okazję już kilkukrotnie, no nie w Tułowicach, uczestniczyć, być na koncertach właśnie obecnego składu zespołu Piersi. Gromadzą bardzo dużą publiczność, koncerty są po prostu fantastyczne, jest bezpośredni kontakt z ludźmi i myślę, że to jest fenomen tego zespołu, że potrafią bardzo sobie zbratać publiczność i zaprosić do wspólnej zabawy. Zabawa była znakomita, a kolejna okazja do świętowania Dni Tułowic już w przyszłym roku.